Siemanko moi widzowie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o bananach. Będzie też mały unboxing, bo właśnie dotarły do mnie trzy takie porządne sadzonki bananów z Wysp Kanaryjskich. I to wszystko dzięki uprzejmości jednego z patronów, który będąc tam na wczasach, no, poświęcił chyba z połowy swojej walizki i przywiózł mi te rośliny. Także ja już je wyciągam tutaj na stół, rozpakowujemy, a potem sobie trochę o nich porozmawiamy. No i to są właśnie te trzy maluszki, które zostały przywiezione z Wysp Kanaryjskich dzięki Thompsonowi, który był tam na wczasach i zdecydował mi się je zabrać do swojej walizki. Jeszcze raz za to dziękuję. Gdyby nie to, to możliwe, żebym ich jeszcze nie kupił, ponieważ niestety zamówienie roślin z Wysp Kanaryjskich wiąże się z dość dużym wydatkiem, jeżeli chodzi o przesyłkę. Jest to przesyłka lotnicza i właściwie podwaja koszt zamówienia roślin. Z tego co robiłem w testach, robiłem sobie takie symulacje zamówienia, no to niestety sama wysyłka zjadała mój budżet, można powiedzieć, który miałem przeznaczony na rośliny. No i tu właśnie dzięki temu, że Thompson był tam na czasach i zabrał mi te rośliny, mogłem się zdecydować je zamówić i udało się to zrobić też z małym rabatem, bo przy odbiorze osobistym tam dają 10% rabatu. Ale wracając do tematu samych bananów. Banany tam na plantacji rosną w gruncie na stałe. No wiadomo, to są inne zupełnie warunki. Tam jest cały czas lato. Nie ma tam w ogóle sezonu zimowego. W ogóle między zimą a latem nieznacznie tylko się waha temperatura. Nie ma czegoś takiego jak upały i czegoś takiego jak zima, taką jak my znamy. Raczej jest ten klimat taki wyłagodzony, a różnice temperatur są niewielkie, rzędu 5-10 stopni, tak samo z wodą w morzu między zimą a latem. Tam z tego co się orientuję, różnica w temperaturze wody jest około 5 stopni. Więc umiejscowienie w ogóle Wysp Kanaryjskich jest idealne do hodowli takich roślin. Ja zabieram się za rozpakowanie tych sadzonek i już Wam postaram się coś powiedzieć o nich. No to zabieramy się za rozpakowanie. Zaczniemy od tego najmniejszego. Coś mi się wydaje, że tu nieźle na śmiece. No i zobaczcie, to jest pierwszy bananowiec, jest to odmiana Raja Puri. Jego główną zaletą jest to, że możemy go trzymać w donicy w domu. On nie rośnie duży, dorasta do około 1,5 metra wysokości, czasami maksymalnie 2 metrów i owocuje po około 2 latach przy idealnych warunkach. Jego owoce są bardzo podobne do tych małych bananków mini babies, które czasami idzie kupić w sklepach. No i na takiej kiści może ich być setka lub nawet więcej. Jest to taka odcięta przystawka, jakby to można nazwać. I tutaj już widzę takie zalążki korzeni. Świetny stan. W ogóle zwróćcie uwagę na wielkość tej bulwy, która odrosła od rośliny matecznej. No u nas raczej się w naszej hodowli polskiej takie banany się nie zdarzają. Chociaż nie jest to duży banan, jest to mały banan. To popatrzcie, jak jest rozwinięty. To jest właściwie praktycznie cały listek. To jest cały listek. Tu mamy kawałek listka odciętego, a tu wychodzi następny. U nas w ten sposób odrosty nie wyglądają. Jest to ewidentnie zasługa klimatu i no tego, że banany rosną w gruncie, rosną olbrzymie i zupełnie inaczej są odżywione niż te nasze sadzonki. Także odkładam ten bananowiec na bok i zabieram się za następny. No i rozcinam teraz następnego, drugi z kolei. W sumie są bardzo dobrze zapakowane. Jest dość ciężko to porozcinać. Trochę gazet. Zobaczcie to. Mech torfowiec.
No i zobaczcie to, to jest po prostu niesamowite, jak wygląda ta bulwa. U nas banany takich odrostów nie mają, właściwie to rośliny mateczne mają swoją tą cebulę tej wielkości. Natomiast jest to malutki odrost, można powiedzieć taki dzidziuś, bo jeszcze nawet nie wykształcił liści, to są tylko same takie puste cholewki. Pierwszy liść się dopiero tu wysuwa, a to już jest tak olbrzymie i waży dosłownie z 2 kg. To sobie wyobraźcie teraz, jaka jest roślina mateczna, skoro to odrasta od rośliny matecznej, to roślina mateczna musi mieć średnicę co najmniej 80 cm. Ja Wam teraz na zdjęciu pokażę, jak wygląda banan, który właśnie owocuje, także teraz widzicie to zdjęcie. No i jest kolos, nie? Dorasta do około 4 metrów. Myślę, że w szklarni nie dorośnie do takiej wielkości, bo on naturalnie w gruncie dorasta w dobrych bardzo warunkach właśnie do 4 metrów, ale są też mniejsze banany, pokażę Wam teraz na takim zdjęciu. A właśnie tutaj widać, słabo go widać, ale jest tam i on jest mniejszy. Mam nadzieję, że nie dorośnie do takiej wielkości jak na pierwszym zdjęciu i nie wysadzi mi szyb w powietrze i zmieści się w 4-metrowej szklarni. Także odrost ładny, chyba od razu będzie musiał iść do co najmniej 10-litrowej donicy. Zobaczymy, w czym go upchnę. No i myślę, że w tym roku powinien ruszyć konkretnie. Jeszcze musi odbudować system korzeniowy, bo został trochę pouszkadzany, ale sobie z pewnością da radę. A no właśnie, odmiana. Odmiana to jest Pisang Hans. Trochę ciężko się to wymawia. Pod spodem macie napisane. W każdym razie potocznie się mówi na to modlące się ręce, czy ręce Buddy, ze względu na to, że kiście bananów wyglądają jak złożone ręce w ten sposób i są bardzo ciężkie do oddzielenia. Dopiero jak dojrzeją, można je oddzielać. A teraz na drugim filmie pokażę Wam właśnie, jak ten właściciel tej farmy, o ile to tak można nazwać, wydając te rośliny właśnie tutaj moim patronowi, pokazywał taką małą kiść bananów, resztkę z kiści bananów, także zobaczcie sobie to na załączniku. Disaster. What is this business? This, no, sorry, this one is... This and this are the same. Musa? Praying hands. Praying hands. Okay. Like no i jako ostatniego banana rozpakujemy tą sadzonkę. No i zobaczcie, podobnie jak w poprzednim przypadku, właściwie niemalże identycznie to wygląda, trochę może lepiej ukorzenione, również odcięte od rośliny matecznej tutaj w tym miejscu. Tu się już nowe korzenie zaczęły wykształcać, bo te rośliny spędziły właśnie zapakowane około 7 dni od momentu odebrania, pewnie jeszcze trochę wcześniej były odcięte. I to tak samo jest mały, malutki odrost, który został odcięty od rośliny matecznej. Jest to odmiana Figuerosen 9. Na dole macie tytuł. Generalnie miałem do wyboru albo kupić banan z Daka, który jest bardzo podobny do tego, albo właśnie tego. Oba bananowce charakteryzują się tym, że są to te odmiana czerwonych bananów. Właśnie ta odmiana Daka to są te banany, które czasami można kupić w marketach. Właśnie te czerwone banany. Natomiast ten bananowiec jest troszeczkę inny, ma bananowce też koloru czerwonego, trochę przechodzący w żółte paski, bardziej taki jasny czerwony i wydaje mi się ciekawszy, jeżeli chodzi o wygląd samej rośliny, bo sama roślina ma fajne czerwone łodyżki liści, sam pień powinien być czerwony, no zobaczymy, co z tego wyrośnie. W każdym razie jest sadzonka imponująca. Także odkładam ją też na bok. Ceny bananów są niestety bardzo wysokie, jak widać na załączonym obrazku. Jeden z tych bananów kosztował aż 60 euro, więc no jest to nawet jak szczególnie dla Polaka, jest to bardzo dużo. Myślę, że uda mi się uzyskać kiedyś odrosty i zredukować te koszty, bądź nawet wyjść na plusie. Mam nadzieję, że to jest możliwe. W każdym razie trzeba się doczekać odrostów. Ciekawe, czy będą takie duże jak te.
Dlaczego te banany mają takie ceny? Dlaczego można kupić banany w niskich cenach i wysokich? No właśnie, tutaj podstawową rolę odgrywa ilość odrostów, które daje dany banan. Niektóre banany, takie jak akuminaty, cavendishe czy Grand Nine, dają mnóstwo drobnych odrostów, można je oddzielać i w ciągu roku można uzyskać tych odrostów nawet kilka. Basio również daje mnóstwo odrostów, ale już na przykład Sikkimensis daje tych odrostów mniej. No i są właśnie odmiany bananów, które nie dzielą się tak dobrze swoimi odrostami. Te odrosty się nie pojawiają prawie że wcale, albo dopiero w momencie kwitnienia rośliny pojawiają się pierwsze odrosty i jest ich tylko na przykład 3-4. No i to właśnie wpływa na cenę niektórych gatunków. No i kwestia też dostępności na rynku. Tutaj na rynku europejskim, no wiadomo, banany nie rosną w gruncie, nie wszędzie. No i kolekcjonerzy, wykupując te banany, no popyt tutaj czyni cenę właściwie, tak to można w skrócie powiedzieć. Co jeszcze można powiedzieć o bananach? Nie wiem, czy zwracaliście uwagę na to, że banany się określa literkami. Jest to określenie ich genów. I niektóre banany mają na przykład AAA, AAB, ABB, czy AAAA, albo AAAB i tak dalej, i tak dalej. Nie wnikam w to dokładnie, bo to jest kwestia genetyki, ale już z tego można co nieco wywnioskować, co właśnie oznacza te A i B. A to jest akuminata, a B to jest balbiciana. I to właśnie oznaczenie genetyczne banana daje nam już do zrozumienia, jakie jest pochodzenie tej rośliny, od jakich roślin one pochodzą. Jeżeli mamy na przykład trzy literki A, to wiemy, że to jest czysta akuminata, ewentualnie jakiś tam klon akuminaty. I do tego zalicza się i akuminata, i Cavendish, i Grand Nye. To są generalnie z założenia najdelikatniejsze banany, ale za to najbardziej deserowe, najbardziej smaczne. Natomiast jak wchodzą już te literki B, czyli Balbisiana, jest to już hybryda właśnie akuminaty z balbisianą, banan się staje na ogół bardziej odporny, chociaż to nie jest reguła. Natomiast jest to już taki dość duży wyznacznik tego, że banan jest odporny na chłód, na gorsze warunki atmosferyczne. Są to banany na ogół o grubszych liściach. Widać od razu inną budowę banana, nie jest taki delikatny. Ale pogarsza się nam tu jakość owoców i na ogół te owoce są mniej deserowe, a bardziej takie, jakby to nazwać, pastewne czy do gotowania i tak dalej. Chociaż jest też dużo odmian, na przykład A, B, które dają też smaczne owoce, tak jak właśnie ta ręka Buddy albo ten Raja Puri, to też jest A, B. I dzięki temu właśnie on może świetnie się sprawdzić w naszych polskich warunkach. W ogóle ten Raja Puri jest nowością i tu na rynku europejskim dopiero właściwie wchodzi. Zobaczymy, co z niego będzie, ile będzie odrostów i tak dalej. Mam nadzieję, że uda się z niego uzyskać pierwszą kiść bananów najszybciej, bo generalnie z opisu by tak wynikało, że powinien ten banan jak najszybciej dać pierwszą kiść spośród tych bananów, które ja tu mam w kolekcji. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. No i chcę go też przetestować. Pierwsze odrosty będę testował w różnych warunkach. Coś tam będzie rosło w szklarni, coś posadzę w donicach i będzie rosło w pomieszczeniu. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Dopiero jakieś kolejne tam odrosty, w ogóle to dotyczy wszystkich moich bananów. Pierwsze 2-3 odrosty będę zostawiał. Dopiero kolejne odrosty pójdą w świat, redukując moje koszty, że tak powiem. Tak to mniej więcej z tymi bananami wygląda. Jeżeli chodzi o mrozoodporność bananów, czyli odporność na zimno, tu właśnie ta genetyka też dużo mówi i te banany AAA niestety nie są za bardzo odporne na zimno. One są najdelikatniejsze i to są właśnie te akuminaty, cavendishe, Grand Nine. Z tego, co już zdążyłem sprawdzić eksperymentalnie w tym roku, wywnioskowałem, że właśnie te bananowce AAA, czyli głównie ja to sprawdziłem akurat na Cavendishu, tolerują spadki temperatur do jakichś mniej więcej 16-17 stopni. Jeżeli temperatura nie spada poniżej 16-17 stopni, jest wszystko ok. Nie musi być wcale dużo światła. Możemy go doświetlać zwykłą żarówką LED-ową, czy gdzieś może stać w oknie południowym. Ważne, żeby ta temperatura nie spadała poniżej właśnie tych 16-17 stopni, ale jest też wskazane, żeby w ciągu dnia skakała do 20 kilku stopni. I właśnie w mojej doświetlarce to sprawdziłem, akuminata rośnie na razie świetnie, a druga akuminata, która była na ziemi w niższej temperaturze w około
10 stopniach, no właściwie można by powiedzieć padła. Także jest to już potwierdzone i to dotyczy właściwie wszystkich bananów AAA, a przynajmniej zdecydowanej większości. Myślę też, że nie znajdziecie banana z genotypem AAA, który by wytrzymał takie chłodne zimowanie. Do takiego właśnie chłodnego zimowania lepiej się nadają te banany AAB czy ABB, które mają więcej tego genu Balbisiany. No i to też się u mnie potwierdza, bo na przykład Blue Java czy Thousand Finger świetnie sobie radziły na tej ziemi, w tej niskiej temperaturze. Teraz je dopiero do pomieszczeń przeniosłem, bo już chcę je wybudzić przed sezonem letnim. No i nic z tym bananem nie ma. Ziemia była wilgotna, czasami im się tam trochę wody też dostało, bo generalnie bananów się nie powinno podlewać, jak nie rosną. Ale tym bananom się nic takiego złego nie działo, pomimo tego, że zraszałem szklarnie, że tam ta ziemia była mocno wilgotna. Jest to ewidentna, duża różnica właśnie między tymi bananami deserowymi. Z takich najbardziej hardkorowych bananów, no to dobrze wiecie, że są na przykład Moussa Passion czy Sikimensis. Te banany to nie dają oczywiście owoców jadalnych, ale wytrzymują bardzo duże spadki temperatur, praktycznie do zera, bardzo długotrwałe spadki temperatur. No i z tego, co sprawdziłem w obu bananach, i w Basio, i w Sikimensis, również ziemia może być mocno przelana i nic się też nie dzieje. Ja to już w zeszłym roku sprawdziłem, żaden banan mi nie padł. Wręcz przeciwnie, jeden z takich małych sadzonek Basio, gdzieś tam w kącie w szklarki była, cały czas się zalewała wodą przy każdym zraszaniu. Stała dosłownie, można powiedzieć, w wodzie. No i tylko trochę choroby grzybowej dostała, ale żyje. Więc no to świadczy o wytrzymałości właśnie niektórych odmian bananów i o kruchości niektórych odmian bananów. Właśnie mówię tu o tych Cavendishach, Akuminatach, Grand Nine'ach i temu pochodnych, bo jest ich tam nawet całkiem sporo. Nie polecam tych bananów. No one są tanie. Są tanie, bo się rozmnażają na potęgę, łatwo jest rozmnożyć. Ale nie polecam hodowli tych bananów początkującym osobom. Chciałem tu zauważyć jedną rzecz, że ten banan, jest ten czerwony, no to jest właśnie odmiana z genotypem AAA i pewnie będzie trudna w hodowli. No zobaczymy, co z tego wyrośnie. W każdym razie jest jeszcze jedna inna ważna zasada. Im banan jest starszy, tym jest bardziej wytrzymały. Więc mniejsze sadzonki dużo trudniej znoszą kiepskie warunki, a większe sadzonki sobie z nimi lepiej radzą. Strasznie się już rozgadałem, także będziemy w tym odcinku kończyć. Ja się zabieram za sadzenie tych bananów, pokażę Wam to może jak już posadzę w innym odcinku. No a Wam chciałem podziękować dzisiaj za oglądanie, podziękować też chciałem patronom, szczególnie temu, który dowiózł te banany w całości tutaj do Polski. Sobie wyobraźcie, ile to zajęło w bagażu. Także... No i jeszcze na koniec chciałem Wam pokazać dwie rośliny, które zostały przywiezione przy okazji. Są to dwie odmiany Pitali. Już je wyciągam, tylko muszę tutaj sobie trochę ogarnąć. Właśnie pierwsza pitaja. Pitaje niestety mają kolce, tak jak kaktusy, więc trzeba się z nimi dość delikatnie obchodzić. Są to odmiany bardzo rzadkie. To jest akurat jedna odmiana, pod spodem macie jej nazwę. Bo widzę, że ona była całością, ale została do transportu złamana, ale pitaje się bardzo łatwo ukorzeniają. I z tej pitaji zrobię trzy sadzonki. Nazwa niestety się rozmyła, ale ja ją mam w zamówieniu, także Wam pod filmem pokażę. Druga pitaja, już też ją wyciągam. Nie chcę zostać pokuty. O, mamy tutaj drugą sadzonkę pitaji. Zobaczcie, jaki olbrzym. U mnie takie nie rosną. I dwa odrosty. Oczywiście odrosty sobie odetnę. Z tego kawałka, ten kawałek wypuści na pewno następne odrosty. No spore kawałki, muszę powiedzieć.
Te dwie pitaje są to odmiany, które właściwie no, nie są dostępne jako owoce. Owoce są koloru takiego fioletowo-różowego. Oba owoce są podobne, natomiast są zupełnie inne od tych owoców, które kupujemy w sklepach. Tych pitai w ogóle nie ma tak bardzo dużo odmian, w przeciwieństwie do bananowców, bo pitai jest odmian no chyba niecałe 10, ale nie jestem pewien. W każdym razie no, z tych takich popularnych, to są te, które się pojawiają w sklepach, czyli ten smoczy owoc, który jest biały w środku z tymi czarnymi pestkami, i też pojawiły się odmiany żółte. Natomiast te odmiany są w całości czerwone razem z miąższem. Czerwone, takie bordowe, o to może lepiej jest, lepsze określenie, są bordowe. No i są to takie już sadzonki, które powinny w krótkim czasie zaowocować, bo pitaja wisiana z nasiona owocuje po wielu latach, dopiero po 5-6 latach. Natomiast właśnie takie sadzonki teoretycznie mogłyby do 2 lat zakwitnąć, zaowocować. No zobaczymy, czy uda mi się je wyprowadzić na porządne takie owocujące, można powiedzieć, drzewka, bo to się w taki specyficzny sposób hoduje. Ja to w przyszłych jakichś tam odcinkach pokażę. Na razie muszę to ukorzenić, no i aby do wiosny. Odnośnie bananów jeszcze tu chciałem Wam powiedzieć, że no bananów są setki rodzajów, tych jadalnych nawet bananów są setki rodzajów. Ja ostatnio natknąłem się w internecie na takie jakby drzewo genealogiczne bananów. Podam je Wam na dole pod filmem, także tam sobie możecie w linkach kliknąć i pooglądać. I tam świetnie w ogóle widać, które banany, z których bananów pochodzą, i świetnie też widać ten genotyp, właśnie ten A, B i tak dalej, i tak dalej. I jest to fajnie posortowane, trzeba sobie tam poklikać, to się tam rozwija. Sami zresztą zobaczycie. Ja już będę kończył, bo trochę Wam czasu dzisiaj zająłem, chyba jest to jeden z dłuższych odcinków. Chciałem bardzo podziękować patronom za wsparcie. Odnośnie patronów nakręcę niebawem osobny odcinek, bo mam tu dużo do powiedzenia, jest teraz sporo patronów, no i trzeba pewne fakty poustalać. Thompsonowi bardzo dziękuję za to, że zdecydował się to wszystko przywieźć. No, wielki gest, dla mnie to jest oszczędność, a no, muszę teraz oszczędzać, budując szklarnię, gromadząc jakieś rośliny do tej szklarni w ogóle. Także wielka dziękuję patronom. Patronów tu wymieniam tak jak zwykle pod koniec filmu. Obok macie też link do Patronata, te żółte cytrynki. No i dziękuję Wam za oglądanie. Cześć i do następnego odcinka. Do zobaczenia. Hej!